Cześć. Do matury z historii sztuki w tym roku zostało lekko ponad 100 dni. Umówmy się, to jest ostatnia prosta Twoich przygotowań. Możliwe jednak, że jest to dopiero zupełnie początek tej ostatniej prostej, dlatego że niedawno zdecydowałeś się dopisać ten przedmiot do swojej deklaracji. A może jeszcze cały czas wahasz się, czy to zrobić? Czy wykorzystać historię sztuki jako dodatkowy atut, dodatkowy przedmiot w Twojej rekrutacji? Jeżeli tak jest i teraz jesteś w punkcie wyjścia i zastanawiasz się, od czego zacząć naukę, jak w ogóle to poszeregować, skąd wziąć materiały i gdzie znaleźć pomoc przede wszystkim, ten film jest dla Ciebie. Zapraszam. No i zacznijmy od tego, że chciałabym Cię uspokoić, bo uwierz mi, że nie jesteś jedyny, nie jesteś jedyna, która dopisuje maturę z historii sztuki w styczniu do swojej deklaracji. Tak dzieje się rok rocznie. Każdego roku bardzo wiele osób decyduje się na taki ruch właśnie na początku roku. I ktoś może Ci powiedzieć, że to jest szaleństwo, że to jest w ogóle na ostatnią chwilę, ale pamiętaj, że nie jest ważne, jak to nazwiesz, jest ważne, co z tym zrobisz. W tej chwili dysponujesz ponad 100 dniami do matury i to od Ciebie zależy, czy dobrze je wykorzystasz i czy dobrze je zagospodarujesz i osiągniesz sukces. I nie jesteś sam, nie jesteś sama, też z drugiego powodu. Dlatego, że ja co roku otwieram program Maraton Maturalny właśnie dla takich osób jak Ty, czyli dla osób, które w styczniu decydują się na dopisanie tego przedmiotu do swojej deklaracji, albo dla osób, które już od jakiegoś czasu uczą się samodzielnie, ale jednak wizja tej ostatniej prostej trochę ich przeraża i chcą poczuć, jak to jest pracować regularnie, jak to jest mieć motywację do nauki, jak to jest pracować w grupie, która jest tam, gdzie Ty, jak to jest po prostu mieć wsparcie nauczyciela. I o tym programie, czyli o maratonie maturalnym, dzisiaj chcę Ci opowiedzieć. Czym jest maraton? Maraton to intensywny program, w którym w grupie spotykamy się na webinarach, czyli takich spotkaniach na żywo ze mną, które się odbywają online. A więc nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, jeżeli tylko masz w domu internet, możesz dołączyć z każdego miejsca. Cześć, ja mam na imię Kasia i będę w maratonie Twoją trenerką. Jak widzisz, mam już swój strój sportowy. I teraz czekam tylko na Ciebie, aż dołączysz do programu i zaczniemy wspólne treningi. To, do czego dążymy wspólnymi siłami i w czym ja Ci pomogę, to jest przede wszystkim osiągnięcie Twoich celów, czyli dostanie się na wymarzone studia dzięki wysokiemu wynikowi z matury z historii sztuki. Do matury uczę już od 13 lat. Uczę na lekcjach 1:1, na lekcjach w małych grupach, na lekcjach w dużych grupach, na webinarach. I w zeszłym roku maraton miał swoją pierwszą edycję. Przez to, że był to program, który tak dobrze odebraliście, to w tym roku zdecydowałam się otworzyć drugą grupę maratończyków. I zapraszam Cię do niej, dlatego że zeszłoroczne sukcesy moich uczniów były fantastyczne. Moi uczniowie dostali się na swoje wymarzone studia. I to jest to, czego również Tobie życzę i co możemy razem osiągnąć. Kurs będzie w sumie trwał 12 tygodni i pierwsza oficjalna lekcja maratonu rozpocznie się 26 stycznia, czyli w ostatni wtorek tego miesiąca, w studniówkę, dokładnie na 100 dni do matury z historii sztuki. To już tradycja, że zawsze w studniówkę rozpoczyna się u mnie właśnie maraton maturalny. Będziemy spotykać się w każdy wtorek przez 12 tygodni i będą to spotkania zawsze o godzinie 19:30. Każde spotkanie będzie trwało mniej więcej 2 godziny. Tak więc spędzimy ze sobą około 25 godzin. Także będzie ostry wycisk, więc szykuj się. Ostatnie nasze spotkanie będzie się odbywało 6 kwietnia, a więc dokładnie jeszcze będziesz miała miesiąc na to, żeby wszystko sobie jeszcze z materiałami z kursu powtórzyć przed maturą. Żeby do tego biegu maratońskiego przygotować się odpowiednio i nie dostać zadyszki na pierwszej prostej, już dzisiaj zapraszam Cię na naszą rozgrzewkę. Rozgrzewka odbędzie się na tydzień przed pierwszym odcinkiem oficjalnym maratonu, czyli 19 stycznia we wtorek o godzinie 19:30. Po wtorki 19:30, zapisz sobie to dobrze, to jest od teraz nasza stała godzina spotkań. To będzie bezpłatny webinar, na który już dzisiaj Cię zapraszam bardzo serdecznie. Przyjdź i zobacz, jak się ze mną trenuje na żywo. Ja na tej lekcji opowiem pierwszą malutką cząsteczkę
już materiału, żebyś mógł zobaczyć i mogła zobaczyć, jak na żywym organizmie wygląda prowadzenie lekcji przeze mnie. To nie będzie jakiś fejkowy webinar, tylko będzie to po prostu już taka pierwsza mini próbka lekcji, na której możesz zobaczyć, czy się dogadamy i czy po prostu się polubimy, czy to, jak prowadzę zajęcia, ci odpowiada. I możesz przyjść też na końcu, oczywiście odpowiem na wszystkie pytania, jakie jeszcze możesz mieć odnośnie maratonu. Żeby zapisać się na ten webinar, wejdź po prostu w link, który znajduje się w opisie do tego filmu, tam zostaw swój adres e-mail i ja podeślę ci link do spotkania. W te 12 tygodni programu przerobimy cały materiał do matury z historii sztuki. Zaczniemy webinarem 19 stycznia o prehistorii, a skończymy 6 kwietnia na współczesności. Także calusieńki materiał do matury z historii sztuki, bez zbędnego owijania w bawełnę, tylko i wyłącznie na konkretach, na konkretnych tipach od nauczyciela doświadczonego, na czym warto skupić uwagę, a co ewentualnie można sobie odpuścić. Ja zawsze podczas opowiadania daję bardzo dużo praktycznych wskazówek i tak też będzie przede wszystkim na maratonie. Są 3 takie najważniejsze rzeczy, które zawsze dostaniesz ode mnie, które zawsze wchodzą w skład każdego odcinka. Po pierwsze, jest to możliwość spotkania się ze mną na żywo, czyli jest to live webinar, na którym ja jestem, opowiadam, odpowiadam na Twoje pytania. Po drugie, zawsze następnego dnia po lekcji dostaniesz ode mnie maila, w którym będzie po pierwsze nagranie tego odcinka, do którego masz dostęp na 2 lata, oraz materiały z lekcji, czyli prezentacje z lekcji. Nasze cotygodniowe spotkania są tak pomyślane, żeby przede wszystkim wartość, jaką ci dostarczały, to była motywacja do regularnej nauki. Dlatego, że pamiętaj, webinary i moja obecność co tydzień we wtorek o 19:30 na naszych spotkaniach to jest jedno, ale Twoja nauka między spotkaniami to jest drugie, więc szykuj się na to, że będzie bardzo dużo pracy, bo nic się samo nie dzieje. Ale jeżeli tylko będziesz szedł za moimi instrukcjami i robił to, co Ci mówię, to uwierz mi, pokazują to już wieloroczne roczniki wstecz, jesteś w stanie osiągnąć wynik powyżej 80% na tej maturze i po prostu dostać się na swoje wymarzone studia. Serio. Tak samo ważna jak merytoryczna część jest dla mnie atmosfera na moich lekcjach oraz oczywiście między tymi lekcjami. Dlatego dla osób, które kupią cały maraton, cały pakiet wszystkich spotkań, będzie udostępniona tajna grupa na Facebooku, w której będziemy się jeszcze bardziej motywować, w której też między spotkaniami będziesz mogła zadać dodatkowe pytania, gdzie po prostu też ja i inni uczestnicy będziemy na bieżąco cały czas się wspierać. Reasumując, maraton jest dla Ciebie, jeśli chcesz wreszcie ogarnąć ten cały materiał do matury. Chcesz dostać ode mnie wszystkie materiały i mieć je wreszcie usystematyzowane i uszeregowane w jednym miejscu. Jeśli chcesz dostać ode mnie jasne wskazówki, na czym się skupić, a co ewentualnie podczas nauki możesz sobie delikatnie odpuścić. Jeśli chcesz poznać modelowe, przykładowe analizy dzieł sztuki z każdej epoki, a także poznać kontekst każdej epoki, tak żeby potem tę wiedzę wykorzystać jako atut w swoim wypracowaniu na maturze. I przede wszystkim maraton jest dla Ciebie, jeżeli chcesz wreszcie zabrać się porządnie do nauki i mieć motywację do regularnej, systematycznej pracy. I na koniec pozwól, że przytoczę Ci jeszcze 3 opinie, dosłownie tylko 3 opinie, resztę znajdziesz na mojej stronie, uczestników poprzedniej edycji maratonu, którzy dzisiaj są już szczęśliwymi studentami swoich wymarzonych uczelni. I sukcesy moich uczniów to jest coś, czym ja się jaram na maksa, więc po prostu muszę Ci dzisiaj powiedzieć, co oni uważają o maratonie. Ewa o maratonie napisała tak: naprawdę dziękuję za te materiały, były totalnie przydatne. W 5 lat nauki historii sztuki w szkole nie nauczyłam się tyle, ile przez te kilka miesięcy. Zuza napisała: jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy i luźnego podejścia. Dziękuję za maraton, gdyby nie on, nie dałabym rady. Z kolei Estera o maratonie pisze tak: pani Kasia jest najlepsza. Energia, jaką pani przekazuje innym, ma zbawienną moc. Do matury zaczęłam się przygotowywać sama. Gdybym nie trafiła na maraton,
pewnie byłoby mi ciężej się połapać i poukładać wiedzę. Z kolei jeśli chodzi o motywację, to człowiek dostaje jej tyle, że nie ma opcji, aby się nie udało. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki, że jesteś ze mną do końca. Mam nadzieję, że będziemy razem trenować w maratonie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o kursie, zapraszam Cię na moją stronę internetową. Oczywiście link do tej strony maratonu znajdziesz w opisie tego odcinka. Na stronie maratonu są wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, żeby podjąć decyzję, czy chcesz ze mną startować i świetnie zdać maturę 8 maja. Plus znajduje się tam taka sekcja, która nazywa się najczęściej zadawane pytania, gdzie odpowiadam na te, które zadajecie mi na Instagramie i w wiadomościach prywatnych. Więc myślę, że tam znajdą się również odpowiedzi na Twoje pytania, jeżeli takie masz. A jeżeli nie, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Do zobaczenia w następnym filmie i grzej mięśnie na maraton. Widzimy się na maratonie. Pa!